ci mnie to kurczy. No. Wiem, ale mają dużo zabawek. A to gumowy pysk ma. To lepszy. Moi Max będzie go gryzł. No zje. Dobra, weźmy ją. Kurde, dobra. No. Nie będę tak... Chcesz takiego? Stwierdziłam, że zrobimy sobie taki productive day i słuchajcie, już od samego rana poćwiczone, zrobione zakupy, także jesteśmy zaopatrzeni już na kilka dni, a tak to po prostu nie będę musiała co chwilę iść po jakąś jedną rzecz, także jestem zaopatrzona. Słuchajcie, tutaj jest moje stanowisko prasy aktualnie. Mianowicie prezentuję się tak, zobaczcie jaką piękną różyczkę dostałam. Ona ma normalnie takie prążki różowo-czerwone, także jest prześliczna. Ale ja nie o tym. Chciałam Wam pokazać i polecić takie strony, osoby, które warto słuchać, ponieważ uważam, że warto się po prostu edukować w tym temacie i być obeznanym. I ja na przykład uwielbiam słuchać ludzi mądrzejszych ode mnie i też takie Wam polecam po prostu słuchać i otaczać się takimi ludźmi. Także teraz sobie szukam. Szukam i wyszukuję książek, które chciałabym ogarnąć. I co jest dla mnie ważne, ja wiem, że tutaj akurat to jest tylko moja głowa, ja nie potrafię siedzieć i czytać książek. Jest niewiele książek, które przeczytałam od A do Z, ale jeżeli chodzi o właśnie takie lektury, które uważam, że powinny być ogarnięte i uważam, że naprawdę młode osoby powinny takie lektury czytać, no ja wybieram zawsze audiobooki. I ja teraz pokażę Wam stronę, którą uwielbiam tutaj zaglądać, gdy właśnie szukam już jakiejś nowej inspiracji. Na pewno pokazywałam Wam już w jakimś vlogu, chyba to było we vlogmasach, mój mentalny glow up. I uważam, że to jest idealna strona właśnie do takiej misji, jeżeli macie ochotę oczywiście. I jeżeli nie interesujecie się rynkami ani niczym takim z inwestowaniem, to naprawdę nie przejmujcie się tym teraz, bo ja też nie inwestuję i na rynkach się nie znam. Jeżeli chodzi o po prostu tą stronę, jest to strona Cezarego Głucha, Independent Trader, Trader 21, jeżeli właśnie inni go kojarzą. I słuchajcie, tu jest taka strona, o, i na tej stronie mamy różne zakładki. Ja sobie klikam w niezbędnik i na tym niezbędniku mamy polecane lektury. I tutaj, słuchajcie, jest po prostu skarbnica mojej wiedzy, ponieważ są tu książki, jest tu cała lista książek, którą chyba nie ogarnę bardzo szybko, ale to jest coś super, ponieważ mam wiele możliwości i sobie wyszukuję. Już wyszukałam parę rzeczy, co mnie interesują, więc może zaraz Wam pokażę. Więc są tutaj zawarte książki, pogrupowane oczywiście w zależności od tematu i na przykład mamy przed przystąpieniem do inwestowania, dobrze jest zapoznać się z ekonomią i mamy na przykład książki związane z ekonomią. Tutaj mamy podstawy jakieś, które trzeba ogarnąć, zanim się zacznie inwestować. No i kolejny poziom zaawansowany i mamy też ekonomię. Mamy inwestowanie w złoto, inwestowanie w surowce, inwestowanie w nieruchomości, inwestowanie w waluty. Tutaj są naprawdę bardzo różne rzeczy, spekulacja, ale nawet jeżeli Was to nie interesuje, uważam, że warto takie rzeczy po prostu sobie przesłuchać i latami możecie sobie słuchać takich rzeczy, zanim na przykład nie, na starość chcecie nagle zacząć inwestować i odkładać na emeryturę. Można w każdym wieku zacząć, ale zawsze warto mieć jakąś podstawę, tak? Bo wiadomo, że najpierw nauka, później właśnie praktyka. No ale co tutaj chciałam Wam jeszcze pokazać, różne ciekawe rzeczy, to mamy na przykład taki dział jak zdrowie. I to są książki, które też uważam, że są jakąś inwestycją szczególnie w siebie. Także jak widzicie, tutaj nie tylko są książki związane z jakimś inwestowaniem albo rynkami czy innymi rzeczami. Jest dużo psychologicznych książek, jak to wszystko ogarnąć. Też jest pokazane różne perspektywy. Przecież tutaj jest nawet książka Biedny i bogaty ojciec, co uważam, że ja wiem, że to jest taka oklepana książka i każdy pewnie o niej mówi, no ale tak, żeby Wam zobrazować, jakie tutaj są mniej więcej książki. Więc tak, mamy właśnie dział zdrowia i to jest chyba najważniejsze, co jest dla nas, bo co innego jak nie zdrowie nam jest potrzebne, więc mamy tutaj też taki dział i warto się z tym zapoznać. Mamy właśnie psychologię, jakieś inwestowania, także jest tutaj bardzo dużo takich fajnych książek, które warto sobie
przejrzeć, ogarnąć, zainteresować się nimi. No i ja, słuchajcie, już sobie znalazłam, więc znalazłam sobie audiobooki, które można znaleźć nawet na YouTubie. I mamy właśnie Inteligentny Inwestor by Benjamin Graham, full audiobook i jest po prostu dostępny, słuchajcie, na YouTube. Także jeżeli jesteście zainteresowani, no to to jest super pomysł, prawda, że nawet nie musicie kupować tych książek, tylko ja właśnie pierwsze, co zawsze robię, zanim kupię coś z polecenia, bo wiem, że jak kupię, to czasami bywa tak, że mogłabym tego nie przeczytać. I wolę sobie najpierw popatrzeć, jakie interesujące dla mnie tematy są dostępne w internecie i znalazłam już właśnie dwie książki, więc to jest pierwsza, którą chciałabym ogarnąć. Właśnie Inteligentny Inwestor, bo jest bardzo polecana i właśnie też na tej stronie jest polecana. Kolejny audiobook, który też znalazłam na właśnie YouTube w full wersji, jest to książka Spisek Bogatych właśnie Roberta Kiyosaki. I to jest też bardzo ważna postać i myślę, że wiele osób ją zna. Także takie polecajki mam dzisiaj dla Was. Ja sobie właśnie będę teraz słuchała i planowała, ponieważ mam tutaj mój kalendarz i sobie zaraz zacznę planować. Słuchajcie, jeszcze tak, może szybko Wam powiem, co ja innego jeszcze oglądam, bo sobie też tutaj właśnie otworzyłam kartę. Jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie wiedzieć, co się dzieje w życiu i ogólnie na świecie, tak w pigułkach, to polecam Wam ten kanał Damiana Olszewskiego praktycznie o pieniądzach. I tutaj są naprawdę przeróżne nowości, co się dzieje w Polsce i na świecie. I takie dość istotne dla nas. Jak widzicie, tutaj dużo już przejrzałam rzeczy, ponieważ oglądam. Więc tutaj większość już obejrzane jest przeze mnie, ale no takie, nie wiem, bardzo na czasie i myślę, że taka podstawowa wiedza, którą każdy obywatel polski, nawet nie polski, powinien po prostu wiedzieć, co się z nami dzieje, tak? Nie wiemy, co jemy, zobacz, tutaj na przykład było o Ukrainie i ta żywność, która przychodzi do nas z Ukrainy i to warto wiedzieć, bo też ze względu na to, słuchajcie, może zwrócę się na mnie, przynajmniej wiemy, jakie zakupy robić, co jest dla nas zdrowe, co jest niezdrowe, bo to jest dla nas też ważne i dlatego radzę po prostu sobie ten kanał też obejrzeć. No, więc taki, nie wiem, taka pigułkowa wiedza. Jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli nie, no to wiadomo, nie każdy musi być zainteresowany. Ja sobie zawsze to taki robię, wiecie, szybki skrót informacji. Obejrzę sobie na przykład taki 20-minutowy odcinek z samego rana do ćwiczeń i mam wszystko już w temacie. Wiem, jestem i mogę przynajmniej być jakoś mniej więcej świadoma, już bardziej niż mniej. No, więc takie są media, które ja oglądam. Mam jeszcze parę innych. Jeżeli jesteście zainteresowani, to dawajcie znać. Nadszedł czas na małą przerwę, więc zabieram się za bataty. Już je pokroiłam i ledwo trzymam tą małą kamerkę, bo naprawdę już mi boli ręka. Zawsze mam taki problem z batatami, bo one są tak ciężko do pokrojenia, że szok. Ale dałam radę, także brawo ja. I teraz, słuchajcie, zabieram się za sałatkę i może jeszcze pierś kurczaka Michałowi zrobię do tego, ale ja już się nie mogę doczekać batatów, bo uwielbiam po prostu bataty z piekarnika. Kocham. Więc do tego zrobię na pewno takie guacamole trochę. Pieski na balkonie dzisiaj leżą, więc fantastyczna sprawa, bo jest słońce, ale jest zimno. Słońcu jest ciepło, ale ogólnie to właśnie jest zimno. Może uda mi się dzisiaj jeszcze gdzieś wyjść, no ale wątpię. Zabieram się teraz za jedzenie i pokażę Wam tylko te pieski, bo one są takie kochane. Dobra, jeden. Na balkonie jeszcze bałagan. Tutaj sobie leżą, tam mają na skrzyni rozłożony kocyk, ale chyba już chcą wejść do środka. Co? Już? Uwielbiam te soki z grejpfruta. Jeżeli chodzi o napoje, właśnie jak soki, to bardzo rzadko piję i chyba tak zdarza się, że raz na jakiś czas kupię sobie właśnie tylko taki soczek, a tak to cały czas jadę na wodzie i herbatkach i kawie. To są jedyne napoje, które właśnie mi towarzyszą na co dzień, ale czasami właśnie fajnie sobie kupić taki soczek i coś innego. Naprawdę bardzo, bardzo mało piję w ogóle innych napoi niż woda czy herbata, no ale polecanko. Bataty, jak widzicie, już są pokrojone i czekają tylko na oliwę. Ja sobie tak właśnie zawsze skraplam je oliwą, zaraz polecą przyprawy i dodamy oregano na pewno, paprykę ostrą i myślę, że jeszcze bazylię. Więc takie to oto będą przyprawy. Tak o, skropimy, nie za dużo, ale żeby jednak było. Do idealnego dressingu będzie nam potrzebny ocet balsamiczny,
limonka, musztarda. Jeżeli macie musztardę miodową, to będzie coś wspaniałego. Oliwa z oliwek. I coś jeszcze? To chyba wszystko, słuchajcie, także robimy. Do sałatki dodam pokrojonego ogórka i może trochę pomidorków, takich malutkich. Nie wiem, czy u Was też tak zawsze było, ale moja mama zawsze powtarzała mi, że jak kroję ogórka, to mam go najpierw przeciąć na pół i dopiero później tą jedną połówkę właśnie kroić dalej, a nie kroić jednego ogórka tak od początku do końca, ponieważ podobno, ej, ale ja nie wiem, bo nigdy nie próbowałam, jeżeli przekroi się go na pół, to ogórek nie jest gorzki. A jeżeli zacznie się od początku do końca, to ten ogórek jest taki gorzkawy. I ja powiem Wam, że nigdy nie zrobiłam inaczej, bo zawsze miałam to w głowie, nie mogę inaczej zrobić, bo będzie gorzki. I zawsze właśnie najpierw kroję na pół i używam tą jedną połówkę i tak to wygląda. No ale nie wiem, tak ze wszystkim już zaczęłam robić, nawet słuchajcie, chleb tak kroję, że od środka i lecę połówką. I tak się prezentuje moje dzisiejsze jedzenie. Mamy bataty, dużo sałatki, prawie połowa to jest sałatka, połówka awokado i dorwałam dzisiaj taki ketchup i chyba sobie go właśnie użyję do wszystkiego. I mamy to, słuchajcie, wyszło przepiękne słońce i w taki czas. Ja bardzo żałuję, że jestem w mieszkaniu, ponieważ jak tylko jest słońce, to chciałabym gdzieś chodzić po dworze, aczkolwiek nie jest aż tak ciepło, więc tyle mnie to pociesza. Ponieważ dzisiaj nie planuję raczej iść na miasto, nie chcę robić chyba żadnych zdjęć, na foty umówiłam się jutro, także jutro na zdjęcia, a stwierdziłam, że podejdę teraz do Action albo do jakiegoś innego sklepu, gdzie mogę znaleźć takie duże kartki, ponieważ chciałabym sobie zrobić plan. I mam mniej więcej określone, jak to powinno wyglądać. Dlatego, że właśnie w takie momenty jak ten, później nie wiem, co zrobić jako pierwsze, co chcę zrobić, więc ważne jest chyba, żeby mieć jakiś plan i się go trzymać. A jestem taką osobą, że najchętniej robiłabym wszystko na raz i wszystko w jednym dniu chciałabym zrobić, więc jest to dość ciężkie z moim normalnie ADHD najwyraźniej. I słuchajcie, stwierdziłam, że muszę sobie też postawić takie rzeczy, które są moim priorytetem. Ja, słuchajcie, wróciłam, mam kartki A3, także myślę, że wieczorem sobie poplanuję, a teraz jest takie słońce, że postanowiłam umyć okna. Tak, stwierdziłam, że już czas i dobrze stwierdziłam, bo to już był czas, żeby je umyć i już nie mogłam na nie patrzeć. I jak okna będą czyste, będę miała lepsze spojrzenie na świat, bo dzisiaj jest taki idealny dzień na mycie okien. Tak, więc teraz umyję okna. I jeszcze pranie w ogóle służy się na balkonie, coś wspaniałego. Nie jest tak ciepło ogólnie, jest zimno, bo jest jakieś 10 stopni na dworze, ale jest słońce i to słońce na balkonie daje popalić, bo pieski też się wygrzewały i pranie też się wygrzewa, więc jeszcze zrobię drugie pranie i potem już koniec ze sprzątaniem. Później już tylko planowanie i będzie już wieczorna rutyna i chill out, bo już mnie ręka boli. No, a jeszcze czekają na mnie okna w sypialni. Witam Was z samego rana. Słuchajcie, ja już jestem po ćwiczeniach, po prysznicu, więc teraz szybka pielęgnacja, lekki, delikatny makijaż
i zaczynamy ten dzień. Jestem naprawdę w miarę zadowolona z siebie, że tak codziennie ćwiczę, tylko miałam przerwę podczas okresu, to wtedy właśnie bardziej się rozciągałam, takie spokojne ćwiczenia, no ale już właśnie dzisiaj leciałam z całym takim moim ustalonym treningiem z samego rana, więc jestem w miarę zadowolona, ale słuchajcie, jakoś nie jestem do końca zadowolona z moich nawyków żywieniowych, bo czasami właśnie nie do końca jem to, co bym chciała i dzisiaj planuję to zmienić. Także robię sobie plan i tak jak zrobiłam plan na cały tydzień, też poplanuję sobie jakieś posiłki, tak żeby się tego trzymać i żeby nie wychodzić właśnie z tego rytmu zdrowego odżywiania. Także taki początek dnia całkiem okej, bo miałam rano mój chillout, także sobie po jedzonku trochę posiedziałam i ja uwielbiam takie moje poranne rutyny, że sobie tak godzinkę właśnie poczyluję bez niczego, przygotowuję się do tego dnia tak na spokojnie i później wstaję i zaczynam działać. Właśnie to jest taki czas, że już tak długo siedzę i w końcu mówię, dobra, teraz już mam ochotę wstać i zacząć żyć, także już szykuję pranie, już jedno się robi, dzisiaj popiorę też pościel i różne takie rzeczy. Może podjedziemy jeszcze do Ikei, ale nie jestem pewna, bo bardzo chciałam podjechać do Ikei, ponieważ planuję kupić lampkę, taką nocną lampkę. I słuchajcie, jedną znalazłam przesłodką i może Wam pokażę. No i tak, mam dwie lampki. Jedna jest na... jedna jest taka z Ikei i ja zawsze jak jestem w Ikei, to ją oglądam. Nie wiem dlaczego, jest przesłodka. To jest ta lampa, która mi się podoba w Ikei. Na pewno ją widzieliście, jeżeli tam byliście. I ona jest taka klimatyczna, no mega ładna. I pokażę Wam jeszcze drugą, która mi się bardzo podoba. I jest droższa i ona jest taka. Taki grzybek. I też bardzo mi się podoba. No i Michał mówi, że najwyżej weźmiemy dwie. Jedną na jego stronę, a drugą na moją stronę. No ale właśnie jeszcze nie wiem, no bo wiecie, kupować dwie lampy, no to większy koszt. I tak się zastanawiam i może myślę, że najpierw kupię jedną, a za jakiś czas kupię sobie drugą. No ale nie wiem, dobra. Robimy masaż delikatny twarzy i za chwilę nakładam dalszą moją pielęgnację i zaczynamy ten dzień. I my już jesteśmy w Ikei i znalazłam taką piękną małą szklarenkę na balkon. Ale to jest na ten, jak to się nazywa, na zioła? Ale to są takie, o widzisz, to tutaj muszą być cały czas później chyba. Nie wiem, no sadzą. W takiej szklarni. I jak ci się siedzi? Chcesz? Tak, poproszę. Też metalowe. No bo na balkon. Ale... Co? Tutaj tylko konetka jest. Ej, bo w sumie to rozglądamy się za takim stoliczkiem i krzesełkami na balkon, ale nasz balkon jest bardzo malutki. No więc... jest taki bardzo malutki. Ej, no jest malutki. Jest większy niż takie zwykłe balkony. Ale to będzie idealne na ten balkon. Dobra, jest lampa, którą chciałam, ale na wystawie. I wygląda tak. No i co pięknie wygląda. Tutaj dla Get Ready With Me influencerek. Można sobie widzieć? Weź telefon. I o. Też sobie lubię. Dobra. Tu chcę zobaczyć jeszcze. Patrz, normalnie twarz. Ile głów. Patrz, ile głów. Jezu, to jest creepy. Okropnie. Rakieta. Ale stoi. Ja się dziwię, że tobie się na przykład takie coś nie podoba. To jest, które? No to na przykład, bo to tam przygląda się spełnić. Takie małe, właśnie nie podobają mi się jakoś za bardzo. No, okej, okay, tamte mi się podobają bardzo takie glamour, takie luksusowe. No, już wielkie, ale one są piękne i są też, myślę, że do innego takiego no, a nie podobają mi się z materiałem. Yeah. Naprawdę, jakoś tak... Nie czuję, żeby to było coś mojego. To mi się na przykład podoba już bardziej. No to jest takie jak z fabryki. Ale jest fajne. A to mi się podoba jakoś tak, nie wiem. To jest okej, okay, no. Ale jakoś tak najbardziej. I tak, ale może się nie podoba dużo wielu osobom, ale mi tak jakoś to... Widzę to u mnie, po prostu to u mnie widzę. Ale zamówiłam sobie jeszcze tą drugą grzybka takiego. No nie no. O, ta też jest super. Właśnie na tego grzyba mi chodziło, ale to jest to, co widziałaś chyba. Nie umiem jej włączyć. Aha. Ta jest fajna. Ale jak to się steruje nią? Steruje się nią? Źródło światła sprzedawane osobno? No, żarówka po prostu, tak? Aha, no, no tak. Bo,
Jeśli chcesz zmieniać oświetlenie w zależności od nastroju, przemieniając i przełączając jego barwę na z zimnej na ciepłą lub na odwrót, możesz uzupełnić lampę ze zestawem zdalnego sterowania z radarem sprzedawane osobno. Aha, że możesz inną po prostu sobie kupić żarówkę, którą możesz właśnie tam... A, sterować. Coś nie tak. Mamy świeczkę, żarówki, a nie, tak, lampę to. I to tak, kto chce na lato. Taką konewkę i o. I będę sadzić truskawki. Truskawki może w tym wyrosną. To jest najważniejsze? To. Dobrze. Lampa jest i słuchajcie, zamówiłam jeszcze tą z Hygge Twist. Nie wiem, jak się wymawia tą firmę, ale właśnie zamówiłam tego grzybka różowego. Więc zakup udany, byliśmy też na zakupach spożywczych i słuchajcie, dzisiaj robię sałatkę. I to będzie sałatka z serkiem, takim fetą, papryka, sałata lodowa, awokado, cieciorka, ogórek, może jeszcze dodam tutaj kukurydzę albo pomidora. Zobaczę, ale taka bardzo prosta, szybka sałatka, ale naprawdę bardzo smaczna. Także zabieram się teraz do roboty i robimy sałatkę. Więc jeżeli lubicie takie połączenie, to mega polecam. Właśnie jakieś dobrej jakości tortilla chipsy i właśnie do tego sałatka. Mega spoko polecanko. Nie wiem, czy ktoś lubi, ale ja uwielbiam. Także zabieram się za jedzonko. Wczoraj robiłam wieczorem granolę domową i słuchajcie, to jest mega proste, zwykłe płatki owsiane, jeden banan i 3 łyżki oleju kokosowego, takie płaskie, też żeby nie było za dużo i połowę blenduję i dalej mieszam z płatkami owsianymi, więc robię takie trochę blendowane płatki owsiane z płatkami owsianymi i do tego właśnie tylko lecą jeszcze suszone owoce i to wszystko. Dzień dobry, to ja i moje sprostowanko do życia. Wczoraj miałam tak ciężki wieczór i nie wiem w ogóle, czym to było spowodowane. Powiem tak, byłam na balecie i naprawdę było super. Ja też uważam, mówiłam to nie jeden raz, że fajnie jest robić coś, co jest całkiem innego do naszego codziennego życia, tak żeby coś innego nasz mózg jeszcze poznawał i właśnie ćwiczyć te neurony, że coś nowego się dzieje i coś nowego musisz się nauczyć. Także z baletu jestem zadowolona. Czasami nie wszystko mi wychodzi i nie jestem w tym idealna, no ale wiadomo, dopiero się uczymy. No, w każdym razie miałam taki zjazd energetyczny i właśnie Michał też wrócił z eventu, stwierdził, że jestem bardzo przebodźcowana, że za dużo chcę. I mam taki natłok myśli, ale naprawdę, ja byłam wczoraj wieczorem, chciałam nawet nagrać coś, nie byłam w stanie. Niczego nie byłam w stanie zrobić, stwierdziłam, że jestem beznadziejna, że jestem do niczego i do niczego się nie nadaję, więc jakieś jeszcze nieprzepracowane rzeczy w mojej głowie siedzą. Więc tak jak powiedziałam na samym początku tego weekly, napisałam, ten tydzień nie należy do najłatwiejszych, chociaż bardzo chcę, żeby był taki, żeby był zorganizowany, ale mówię, ponieważ stwierdziłam, że i tak się do Was odezwę w tym temacie, bo nie wszystko jest tak piękne, kolorowe, jakbyśmy chcieli, jak nam się wydaje, że jest też u innych i ja naprawdę chcę zarażać pozytywną energią i nie chcę odzywać się do Was, kiedy płaczę albo kiedy mam gorsze chwile. Myślę, że jest to istotne, żeby o tym mówić,
że tak jest, że każdy z nas ma takie momenty, ale też nie chcę właśnie zarażać Was i no, to nie jest moim celem. Chcę, żebyśmy tutaj się motywowali i inspirowali do życia. Także słuchajcie, mam polecajkę mimo wszystko, ponieważ ostatnio pokazywałam na początku tygodnia właśnie taki spis lektur, które warto sobie ogarnąć i mam jeszcze jedną lekturę, którą chcę zacząć czytać, które wspominałam na początku tygodnia i nie przesłuchałam ich jeszcze, więc ja je słucham po prostu w momencie, gdy na przykład jadę gdzieś autem i są korki takich audiobooków. One są też po angielsku, więc trzeba dobrze czasami się skupić, ponieważ aż tak dobrze w angielskim nie funkcjonuje. Może teraz będzie trochę lepiej. Zobaczcie, lampka stoi i w ogóle ta świeczka z Ikei, jak ona ładnie pachnie. Mega. Uwielbiam, także pięknie się tutaj komponuje, ale książka, którą chciałam Wam polecić, jest to książka Atomowe nawyki. I właśnie Michał sobie kupił tą książkę, ja o niej też już słyszałam wcześniej i też mówiłam, że kupujemy, bo jak zapytał się mnie, czy słyszałam o niej, to mówię tak, nawet ci o niej mówiłam, halo. No i stwierdziliśmy, że kupujemy, będziemy sobie ją czytać we dwójkę, także Atomowe nawyki, drobne zmiany, niezwykłe efekty. Z tego, co właśnie widziałam już na początku, jeszcze nie doczytałam do końca, więc no wiadomo, ale rzeczy, o których mówi ta książka na samym początku, są mi dobrze znane. Więc mam nadzieję, że się nie zawiodę i że naprawdę jak się zagłębię w całą książkę, po całej książce dopiero Wam powiem, co i jak uważam, ale właśnie czasami jak ja już widzę, że na początku są jakieś rzeczy, które ja dobrze znam i wiem, że tak mam i wiem, że tak robię i ja sobie z tego zdaję sprawę, nie trzeba mnie w tym uświadamiać, bo ja wiem, tylko właśnie zawsze mam taki problem, że ja nie wiem, jak to naprawić w sobie i ja nie wiem, jak zmienić moje myślenie. I po prostu ja wiem, co ja mam, co mi dolega, ale nie wiem, jak zmienić to, ten mechanizm cały. No, więc zobaczymy. No, nie zniechęcam się. Myślę, że zawsze trzeba mieć takie otwarte podejście do niektórych rzeczy, także drobne zmiany, niezwykłe efekty. Mam nadzieję, że tak będzie. James Clear. No, jeżeli nie, no to Wam powiem, że mi to nie pomaga, ale na przykład jak Michał czyta, to mówi, że mu to dużo już zmienia. Także mam nadzieję, że wrócę do Was niedługo z przeczytaną książką. Postaram się, bo wiecie, że mam z tym problem z siedzeniem i czytaniem, ale może właśnie jak jestem tak bardzo przebodźcowana, to muszę się trochę do tego zmusić, żeby siedzieć i nic nie robić i czytać. Tak. Także taka refleksja z mojej strony. Dawajcie znać, czy wy czytaliście. Słuchajcie, mam naprawdę nadzieję, że ten tydzień skończy się dobrze, mimo tego, że zaczął się super, a po środku tygodnia jakoś tak naprawdę opadły mi siły. No ale może to jest właśnie to przebodźcowanie. I no co, mam nadzieję, że skończymy ten tydzień jeszcze dobrze. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Tak, w niedzielę byłam w ogóle z Dominiką w super kawiarni w Warszawie. Racks and More się nazywa, także mega polecanko. Mogę Wam tutaj wrzucić różne jakieś przebitki z tego czasu, co spędziłyśmy razem. Naprawdę super. Jeżeli jeszcze nie wspominałam Wam o Dominice, z którą właśnie zgadałam się przez TikToka, to polecam, sprawdźcie sobie jej social media, bo ona jest naprawdę mega stylową dziewczyną i podziwiam i naprawdę szanuję jej styl, także bardzo, bardzo lubię. No i bardzo ją polubiłam, naprawdę. Także nie wiem, jeżeli ktoś mówi, że naprawdę ciężko jest znaleźć znajomych po 20, jak już się nie chodzi do szkoły albo na studia, to słuchajcie, zawsze można znaleźć znajomych i ja ją znalazłam przez TikToka, także widzicie, jestem tego przykładem, no. Także słuchajcie, trzeba po prostu być otwartym na ludzi i takim chętnym, żeby kogoś poznać, bo jak się tak zamykamy, że na pewno nikogo już nie poznam, no to wtedy właśnie ciężej jest wyjść z tej swojej strefy komfortu, samej ze sobą, a myślę, że właśnie takie przyjaźnie późniejsze są tymi przyjaźniami, które są z wyboru, czyli my je wybieramy, a nie są to jakieś koleżanki z czasów szkoły, z dzieciństwa, kiedy jeszcze właśnie jesteśmy całkiem innymi ludźmi, ponieważ się zmieniamy i właśnie myślę, że takie przyjaźnie później. I ja, słuchajcie, naprawdę mam przyjaciółkę, którą poznałam
za granicą i ja ją poznałam, jak miałam ponad 20 lat i ona też. I my jesteśmy przyjaciółkami takimi naj-naj, z krwi i kości i naprawdę mamy kontakt do teraz i cały czas uważamy się za najlepsze przyjaciółki, więc no, myślę, że właśnie później ten wybór przyjaźni jest o wiele lepszy niż z czasów szkolnych, nie wiem. To jest moje zdanie, dawajcie znać, może właśnie wy macie takie swoje przyjaciółki, bo ja mam też takie koleżanki, które są z czasów szkolnych, ale właśnie takie przyjaźnie, ludzie się zmieniają i uważam też, że to jest dobre i na lepsze i czasami właśnie ktoś musi też odejść z naszego życia, żeby ktoś inny do tego życia wszedł. No. Także tyle z mojej pogadanki, słuchajcie, dzisiaj. Jeszcze jedna sprawa, dostałam wiadomość z miejsca, gdzie robimy szelki dla naszych piesków, że już są gotowe. Długo na nie czekaliśmy, naprawdę długo, bo jakieś materiały musiały jeszcze przyjść, ale mega się cieszę, że pieski w końcu będą miały swoje szelki. No teraz to ścisnęłam, tak? Ale teraz zobaczysz, jak się wyrówna, to będzie lepiej. A, widzicie, pokaż na ciachnie.